Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Roblox. Tym razem Escape the Grandma's Obby. I jest to obby uciekania od babci, tej babci, która jest... Tutaj, zobacz jak urosłeś, o Boże, szczęka, zdjęcie kota, Chryste, nie wiem, ja na przykład tak nie mam, szczerze mówiąc, powiem wam, ale możecie dać znać, jak z waszymi babciami, czy też macie taką babcię, która na przykład narzeka, czy macie babcię na przykład, która, chyba każda babcia raczej dba o to, żebyście mieli co jeść, tak chyba ogólnie każda babcia ma, mi się wydaje, jeśli chodzi o to. Widzę, że ona w ogóle też się chyba teleportuje, jest w każdym pokoju. O kurde, a mogę po tym? Nie mogę po tym. Czyli muszę uważać na tego, muszę uważać na te ciastka w zalewie. Dobra, jest. Ciastka czekoladowe. Udało mi się przejść. O, kliknij obiekt, żeby otworzyć drzwi. Dobra. Niech będzie. Może tu będą drzwi. Czy babciu, czy masz w swoim fotelu drzwi? Kot, oczywiście, że kot. To musiał być kot. Come on. Wejdź. Dobra, dziękuję. O nie, to będzie labirynt. Come on. Nienawidzimy labiryntów, po prostu co się tylko da zrobić. Nie, będzie oczywiście trzeba pójść lewą stroną, niech będzie w takim razie. Tu jest lewa strona, bardzo ładnie. I jak teraz? Myślę, że skoro lewa, to teraz prawa. Nie, jednak byłem w błędzie totalnym. Jak tylko się dało. Niestety. A co my tu możemy jeszcze? Skip stage i to pewnie kosztuje jakieś robuxy, tak? 50 robuxów, o kurde, no to nieźle sobie ktoś tutaj ceni. Jeszcze jest sklep, co możemy kupić w sklepie? Do szybkości. Nie za bardzo mnie to interesuje. Myślę, że tędy będzie wyjście, bo jest to najdłuższe przejście. Nie, myślę, że będzie to tu. O, jednak nie. Jednak się myliłem i to bardzo. Dobrze, tu jest przejście do... A, zdjęcie kota, drugiego. Udało się przejść czwartego stage'a. O, tutaj wyszywa bardzo ładnie, ale my nie damy się. Spokojnie przejdziemy sobie tego typu rzeczy. Proszę bardzo, sweter nie zostanie ukończony. O kurde, zakładam, że mam iść po tym niebieskim, tak się domyśliłem, że te kule raczej to nie jest to, co ja bym chciał, proszę bardzo, bardzo ładnie. O kurde, czy babcia coś ukrywa? No myślę, że coś ukrywa, na przykład, nie wiem, kilogram schabowego w lodówce, czy cokolwiek takie. O, czemu to jest takie dziwne przejście? Dobra, już się wystraszyłem przez chwilę. Babcia chyba coś ma nie tak, powiedzmy, z pokojami, bo... Jeśli już ma jakieś pokoje lawowe... O nie, zginąłem pierwszy raz, najgorzej. Jak skakałem, to już widziałem, że nie doskoczę. Come on. Come on. A to było takie proste. To nie było ciężkie do zrobienia. Powiedział Krystian, po czym... Właśnie, po czym zginął po raz kolejny. No niestety, magma troszeczkę była lepsza ode mnie. Ale teraz to przejdziemy bez większego problemu, proszę bardzo. Patrzcie. Pyk, pyk. Na ten patyczek i tak powinienem zrobić od razu. Dobrze, babcia robiła remont, ale niestety nie, źle dobrała kolory, to po pierwsze. Po drugie, nie skapnęła się, że niestety nie maluje się podłogi. O, a my co? O, przerabia dzieci na jedzenie. Nie, to rzeczywiście jakaś taka dziwnie szalona. Okej, nie będę w to wnikał, czemu tak jest. 11 stage został ukończony. Cukier. O nie! Chwila, co? Zginąłem o łyżkę, więc mam nie dotykać tych obiektów, tak? Tak mam to rozumieć. A na sok mogę wejść, czy... A, czyli ja mam iść po tym soku. Na odwrót jest, dobra. A już się zastanawiam, o co chodzi, czy ja coś robię źle? Czyli po tym soku mogę iść, tak? Tak, po soku mogę iść. Nie mogę iść po tych obiektach, które... Okej? Nie mogę iść po obiektach, które się tu znajdują. To już gorzej zdecydowanie. Tym bardziej, że zaczepiłem o jajko, którego nie dotknąłem totalnie. Come on. Ja muszę tak widzę, że przejść typowo skokami chyba, żeby tego nie dotknąć. Dobrze, jestem dalej. Jest kolejny checkpoint. Zaświecił się na czerwono. O, to są deski, dobra. To są deski, dobra. Przez to mogę prze... Jak ktoś to zrobił? Ktoś to tutaj rozkminił jakoś. Wcześniej przeszedł normalnie przez tą. Come on, o co chodzi? Z którą gościu przyszedł? Tą? Przyszedł chyba przez tą. I tu nie wiem, ta? Dobra, udało się. Jestem zadowolony. O, cześć! Jest szalona. Czemu jest szalona? Bo coś na, nie wiem, coś tutaj szyje? Czemu? Bo z różnych kolorów? Okej, tu chyba mogę po tym skakać. Tak, zdecydowanie mogę po tym. Chociaż wełna nie wygląda w ten sposób normalnie.
Aha, i mam po tym po prostu lecieć. Spoko, nie wiem kiedy nagle stałem się takim mikrusem i babcia stała się taka wielka, ale nie będę w to... o nie, dobra, nie będę w to wnikał. O, jest blisko, dobra. O, tu się wspinam po tym. Babciu, babcia ma moce telekinetyczne, chciałem właśnie powiedzieć, że ma moce telekinetyczne i trzyma ciastka w powietrzu. Nie będę oczywiście narzekał. A jeszcze raz tędy. Niech będzie, w takim razie, dostosuje się. Okej, teraz tak, po tych lizakach śmiesznych. Cześć. O, jak mi się podoba, że twórca zrobił coś, że nie dotykamy się. Dobrze, jest. Właśnie, gdzie mam dalej iść? O! Do ust babci! Całkiem niezłe uzębienie z tiktaków, bym powiedział. Aha, znajdź drogę do wyjścia. Co coś czuję, że tu będziemy jechać. Tak jest. Będziemy jechać na twarzy. I to bardzo. A gdzie my teraz jesteśmy w ogóle? Come on. Czemu są szczątki ludzi? A, bo na parówki przerabiała. No tak. No tak, to nawet jest kawałek parówki. A jakaś dziewczynka tu się jeszcze znalazła. Niech będzie. Kinąłem? Nie. Kinę? Nie. Teraz lewa. Nie. I lewa. Kurde! A już byłem taki pewny siebie, że będę wiedział. Nie. Dwie prawo, lewa i prawo. Dwie prawo, lewa i prawo. Udało mi się. Całkiem szybko to zrobić, nawet wam powiem. Tutaj są krwinki swego rodzaju. Nie jestem pewien, gdzie przeszliśmy. I chyba nie chciałbym wiedzieć. O kurde. Już jest całkiem niezłe przejście. Dobra, udało się. Bez większego problemu. 21 stage. To nie wiem, czy jest jej kręgosłup, czy... O, come on, wpadłem między kręgi. Nie robi się tak. Totalnie się tak nie robi, powiem wam. Między kręgi bardzo średnio. Bardzo, bardzo średnio. Ej, a te bańki w ogóle mi mogą zadać obrażenia? Chyba nie. To w ogóle też swoją drogą tak wygląda dziwnie, jak jakiś taki wielki pępek, powiedzmy, z błoną po środku. A i przez to... Aha, i przez to mogę przechodzić. Hej. Nie będę wnikał. O, myślałem, że ta krwinka mnie uderzy. Czy ktoś jest dalej na stage'ach? Na 25 ktoś jest przede mną. Niech będzie. O, i to już kiedyś widziałem. Właśnie, da się po dwóch stronach albo środkiem. A, na środku nie ma tekstur. Dlatego. A, dobra, rozumiem wszystko. Bardzo ładny myk. Nie wiem też. Jeśli dojdę gdzieś do... W sumie byłem już w żołądku i wszystkie pomieszczenia są kwadratowe. Nie wiem, to... Babcia też powinna być jakaś kwadratowa. Co tu się dzieje? Co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam... Zastanawiam się, czy mam wejść na to... O! Dobra. Domyślałem się, że tak się może stać, jednak nie byłem pewien do końca. Tak mówię, a może to mnie będzie przyspieszało. I rzeczywiście tak się stało. Bo tu mogę nawet brzegiem tak przejść. Nagle w środku babci nastał portal. Portal, który może nas przenieść do innego wymiaru. A przeniesie nas do... A przeniesie nas w sumie nie wiem gdzie. To jest co? To jest plac zabaw babci? Czy jak mam to rozumieć? Udało nam się uciec. No tak... Tak szczerze to się zastanawiałem, jak to się skończy, ale nie spodziewałem się, że skończy się to na zasadzie, że uciekliśmy i koniec. Nie ma tu naszego kanału, niestety. Mogę na to kliknąć? Nie mogę na to kliknąć. Nie wiem czemu też. Niestety. A czy jeśli tu wejdę, to coś dostanę? O, dostałem badża. Ale nie mogę tam wyskoczyć. Chciałem zobaczyć, czy nie ma tam więcej rzeczy. Gościu swoją drogą ma jakąś taką śmieszną twarz. Strasznie szeroką. Ale animacje nawet są, więc nie ma co na to narzekać na pewno, jeśli chodzi o to. O, ona w końcu też ukończyła. A nie, to chwila, to nie jest ta. To jest ta, która biegła za mną. To jest jeszcze ta Nikolka. Może nawet Polka? Kto wie, jeśli chodzi o to. I tu jest gościu, który ma jakiegoś śmiesznego smoka. Just... Ariam. Niech będzie. Także jest oczywiście stworzony przez Backstabera. Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, czy wcześniej robiłem jakieś... czy robiłem jakiekolwiek wcześniej jego produkcje. Wydaje mi się, że nie robiłem nigdy wcześniej żadnych jego produkcji. Jeśli chodzi o to, może po sklepie się skapnę. Nie, w sumie ma tylko co? Ma tylko kubki... Są chyba robuxy? Tak, są robuxy. Ma kilka ścieżek i to są chyba... Zresztą mi wyskoczy, jak kliknę. Super coil, tak, do biegania i to jest chyba jumping coil? Nie, to jest speed coil. Co to jest super coil? Nie jestem. Jeśli wiecie, co to jest super coil, to się chętnie dowiem, bo wiem na razie, że jest jump coil, czyli do skakania, i speed coil, a tego się nie spodziewam. A jeśli kliknę teraz, mimo że już ukończyłem, to i tak mogę jeszcze skipnąć stage'a za 50.
Bardzo ciekawa opcja, super ciekawa opcja. Więc ja sobie tutaj siądę kulturalnie, poczekam sobie na jakieś kolejne obbi. A wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli oczywiście bylibyście chętni zagrać sobie w to obbi, to macie link standardowo w opisie. Zapraszam serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, czy przyszliście. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, no i pa, pa!